Witam, z tej strony Akira. Dzisiaj przedstawię Wam mangę, jaką jest Auran High School Host Club. Autorką jest Bisco Hattori. Wiele razy spotykałem się z żartem, jakim jest to, że mangę czytają tylko licealistki stojące pod szkołą i chichrające się z pewnych tytułów. No cóż, zatem dzisiaj przedstawię Wam taki tytuł, jakim zapewne właśnie owe licealistki mogą lub mogły czytać. W ogóle zapewne ten tytuł jest skierowany właśnie do dziewczyn, do kobiet. Jest to typowy taki tytuł, jakim jest właśnie Auran. Jest to, jak to się mówi, odwrócony harem. Czym jest odwrócony harem? Harem wiadomo, czym jest. Jest to mężczyzna i dookoła są niego otoczony jest kobietami. Zaś odwrócony harem to jest kobieta otoczona mężczyznami. Lub dziewczyna otoczona, jak tutaj widzimy, dziewczyna oraz wielu chłopaków. Tutaj mamy bohaterkę, przybrana za chłopaka. Zaraz Wam powiem dlaczego. Gdzie to jest, moi drodzy? Tutaj jest nasza bohaterka, która przyszła do klubu hostów, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, do klubu hostów. Zaraz też wyjaśnię, co to jest. Niestety dzisiaj nie mam podstawki do kamery, dlatego może to być trochę ruszać się, źle mi też jest pokazywać. Otóż to. Nie pamiętam już, kiedy dawno temu czytałem ten tytuł. Jak widzicie, przez sporą część nasi bohaterowie będą robić takie miny do przynajmniej w tym klubie, do odwiedzających ich klientek. Zaraz Wam też opowiem, o czym właśnie jest ten host club. Niestety nasza bohaterka przez przypadek rozbiła kosztującą kilka milionów wazę. I tu się zaczyna nasza przygoda z tą bohaterką, ponieważ musiała dołączyć do klubu hostów. Klub hostów polega na tym, jak przychodzą kobiety do tego klubu, a mężczyźni, w tym przypadku chłopacy, nawijają im, jak oni to są, jakie one są piękne, jakie one są sprytne, jakie to mają wspaniałe hobby. Sprawiają po prostu, że czują się kochane, czują się wyjątkowe, czują się najlepsze na świecie. No i tak, nasza bohaterka na początku została uznana za chłopaka. Jak to zapewne widzicie, jak tu przyszła, jak to była ubrana. Tak, o, taka sierotka. Do szkoły Auranu, Auran High School, mogli się dostać tylko, jak tutaj czytamy, dzieci z nieprzyzwoicie bogatych rodzin lub dzieci z kręgów polityków, aktorów, wpływowych ludzi. Przez większość, moi drodzy, tej mangi, no to są takie są, jakby to powiedzieć, no śmieszne sytuacje, no co można przez większość, no można byłoby powiedzieć jeden tytuł. Nie, moi drodzy, to nie jest tytuł, jeden tom. Nie, moi drodzy, to nie jest tom. To jest kilkanaście tomów. Co można przez kilkanaście tomów nawijać? Ile tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobrze liczę? Siedem osób. Nasz główny bohater, który jest wiecznie, to są nasi bohaterzy główni. On i ona, oczywiście ona. Ta stoi, nasza bohaterka, spokojnie
nie da się nią zachwiać. Przyzwyczaja się do wszystkiego, oczywiście do wariactwa tych. Nasz główny bohater w pewnym momencie zakochuje się w bohaterce. Oczywiście. Ten jest mniejszy, ale jest starszy od nich wszystkich. Oczywiście, bo zawsze musi być jakaś mniejsza postać, czy to bohaterka, czy bohater. Ten bohater jest spokojny. Zaopiekuje się oczywiście. Mówię oczywiście, no ale to każdy musi mieć jakiś charakter. Ten jest nieprzyzwoicie, jak małe dziecko, nieprzyzwoicie, no ja jestem trochę starszy, więc można powiedzieć, chciałbym mieć tyle energii, co ten bohater. Ten się opiekuje, jest stoicki, tam mało mówi. Dwóch bliźniacy. Nie będę spoilerował, no ale można powiedzieć, że w pewnym momencie jeden z nich zakochuje się oczywiście w naszej bohaterce oraz też stojący na zdrowo na nogach, można powiedzieć, skarbnik, który wszystkie musi pohamowywać naszego bohatera zapędy. I to jest cała nasza grupa. Można powiedzieć, no jeden tomik. Nie, to nie jest jeden tomik. Mają szalone przygody, bla bla bla, takie tam można powiedzieć. 7 bohaterów, można coś tam wymyślić. No proszę, piękne oczy, tutaj coś płacze. Nasza bohaterka, jako że stłukła ten wazon, już nie pamiętam, 8 milionów jenów czy 80 milionów jenów, dosyć dużo, ponieważ nasza bohaterka dostała się do tej szkoły. Ona pochodzi z domu, który posiada z normalnego domu, który zarabia średnią krajową, a nie miliony i jest z wpływowego domu. Nie. Ze zwykłego domu. Dzięki talentowi, że jest po prostu geniuszem. Później właśnie ten skarbnik powiedział, że jeżeli chce oddać te pieniądze, to musi je po prostu spłacić. Dlatego chodzi do tego klubu. Chodzi do tego klubu i po prostu spłaca w ten sposób, że tam jak przychodzą te dziewczyny, to oczywiście one płacą za wstęp do tego klubu, za to, że im bohaterowie nawijają na uszy, jakie to są piękne, wspaniałe itd. itd. Dobrze, tutaj pokażę Wam jeszcze, jak wyglądają poszczególne tomiki. Tak jak ktoś mi mówił, tytuł dla chichrających się licealistek pod szkołą. Albo ogólnie dla dziewczyn. Nim pokażę Wam jeszcze inne wszystkie, jak wyglądają okładki. Zapewne ta osoba, co to mówiła, będzie się chichrać. Powiem Wam, naprawdę sympatyczna, sympatyczny, śmieszny tytuł. Mi się spodobał. Dobrze, tak wygląda pierwszy tom. Z tyłu Królisio. Królisio, którego właścicielem jest, moi drodzy. Oczywiście, kto może być wiecznie, nieprzyzwoicie, pełen energii, bohater, który o rok jest starszy od nich wszystkich. No bo przecież. Najmniejszy w całej grupie, no, jak jest anim, a w nim jest mała dziewczyna, no to przecież ona oczywiście będzie miała 100 lat albo 1000 lat i będzie boginią, jak to, już nie pamiętam, jaki to był tytuł, gdzie się wrócili w przestrzeń, czy jakoś do świata średniowiecznego. Oczywiście. Tak jest najmniejsza, to oczywiście musi być starsza od wszystkich. Tu wygląda pierwszy tomik. Tak wygląda drugi tomik. Najlepszy przyjaciel później się okazuje. Zapewne żaden z osób, które, do których ten filmik w sumie jest skierowany, nie będzie tego czytał, ale tu bliźniacy. Szczerzą zęby. Tutaj chyba jeden z bliźniaków. Filmik szczególnie jest skierowany do osoby, która mówiła, że jest to temat dla chichrających się licealistek. Pozdrawiam.
Królisio, tu opiekujący się nim, chociaż w ogóle nie potrzebuje opieki. Oboje mają czarny pas, wszystkie znają. Oczywiście styl walki. Tu nasz bohater i bohaterka w połowie zauważa, że coś chyba się w niej zadłużył. To jest nasz bohater z królisiem. Bardzo często mają jakiś taki swój... a to jest królisio naszego bohatera. Jeśli komuś się podobała Czarodziejka z Księżyca, to powiem, Czarodziejka z Księżyca mi się nie podobała, chociaż czytałem, jak tylko JPF wydał. Tu jest babcia, która opiekowała się naszym bohaterem i która ma nad nim całkowitą władzę w sensie opiekuńczą. Jako że nie jest jeszcze pełnoletni, może mu wszystko rozkazywać. Chwilowo ma wolną rękę co i gdzie, ale jak babcia powie, że ma wracać, oczywiście musi być jakaś chwila, że wszyscy się martwią i w ogóle, jak mu powie, że ma wracać do domu i ma się uczyć na kogoś, to musi tak zrobić. W Japonii w ogóle są pewne dziwne zwyczaje. Tutaj nasze bliźniaki. Jak zapewne widzicie, są w różnych strojach, ponieważ często oni zmieniają stroje w tym swoim klubie. Tak jak mówiłem, przynosi on pewne zyski, duże zyski. I często zmieniają właśnie te stroje. Tutaj mieli chyba stroje, tak. Sienetle często trudno jest trzymać, nie chcąc zniszczyć. Później się okazało chyba, że ten, o ten po lewej, zakochał się, się zastanawiał, czy aby nie jest gejem. Bo oczywiście cały czas ona udaje, że jest, czekajcie, mężczyzną. No. Złapnij. Jest, złapało. Ale jak powiedziałem, tytuł jest całkiem sympatyczny. Ktoś pomyśli, jak to można przez 18 tomów nawijać na jeden temat. Ładny królisio? Brzydki królisio. No ale cóż, jeżeli można przez 80 lat nawijać o Batmanie, no to 18 tomów, można powiedzieć, jest... nie jest takie złe. Tu się gdzieś pochorował, oni się nim opiekowali. Okazało się, że zbiera figurki. Już nie pamiętam to całkowicie. Nie pamiętam całkowicie fabuły. Czytałem chyba z dwa razy, czekając na kolejne tomy czegoś. A, okładkę miałem pokazać. Patrząc teraz na te wydania, takie małe wydania, to człowiek sobie myśli, jak to człowiek teraz jest rozpieszczony tymi wydaniami typu typu Pluto, typu Wilki Szczenia, jeśli to już pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, wydania od Hanami. Mieli dzień szkoły. Festiwal. Chyba był ten tomik, gdzie walczyli. Były zawody sportowe. Były zawody sportowe i kto miał najwięcej punktów, ten mógł zdobyć najlepszą miejscówkę w szkole. No i Ouran musiał walczyć o to, żeby mieć miejsce na swój klub. O.
wszyscy się chyba z tego co pamiętam zakochali w tej dziewczynie, ale myślałem, nie, no to jest chłopak, przecież nie będę się kochał w chłopaku, który wygląda jak dziewczyna. No ale w klubie wszyscy okładka mi się zagięła. Wszyscy w klubie od razu poznali się, wiedzą od pierwszego tomu. Jeśli miałbym powiedzieć, komu polecam, no to ja mam dziwny, gust, można powiedzieć. Może nie dziwny, ale lubię mangi z humorem. Tutaj jest fajny, dziwny humor, fajny humor. I mi się podoba. Shoujo. Czyli tytuł dla dziewczyn. Ale oczywiście filmiki nie pokazuję tylko dla chłopaków, dla mężczyzn, ale też tytuły, które by się mogły spodobać dziewczynom lub kobietom. Dwójka najlepszych przyjaciół. W pewnym momencie też jest kto z kim najbardziej się przyjaźni. W pewnym momencie prawie wszyscy się w niej zakochują. Oczywiście. No przecież, czekaj, czy mamy tutaj? Znów wrócę zaraz do tej, do tego zdjęcia. W pewnym momencie chyba wrócił do babci. Musiał wrócić do babci. No, chyba będę musiał jeszcze raz przyjrzeć całą serię. O, zaraz będzie okładka. Właśnie. To były właśnie ostatnie dwa tomy, które już się wyklarowało. Kto kogo? No nie trudno się domyślić, kto... Z kim się związała nasza... Jak się nazywa? Haruhi? Tak, Haruhi i Tamaki. No tutaj nawet, jeżeli sobie zapauzujecie filmik, to zobaczycie... kto z kim. No i ostatni tomik też pokazuje, nieco grubszy. Nieco grubszy. Oczywiście ona została z nim. To można się było domyślić od pierwszego tomu. Ten się też w niej zakochał. Zakochał się. Ten, co stał najbardziej na, jak powiedziałem, na nogach. Stąpał na po ziemi. Twardo po ziemi. Ale szybko sobie stwierdził, nie ma szans. Jeden z bliźniaków też się w niej zakochał, drugi był zazdrosny. Pewnie, że spoileruję, ale no cóż. Tu mamy dwójkę najlepszych przyjaciół. Wszyscy sobie zdawali sprawę, że i tak nie mają szans. Ktoś sobie pomyśli, no to zaspoilerowałeś mi całą serię. To po co mam czytać? No cóż, moi drodzy. To, kto z kim, to tak jakby czytać Czarodziejkę z Księżyca i zastanawiać się, czy główny bohater będzie kochał Czarodziejkę z Księżyca, czy będzie kochał Czarodziejkę z Wenus, Czarodziejkę z Marsa, czy kogoś. Odpowiedź jest prosta. Oczywiście, że Czarodziejka z Księżyca. I to jest taka sama odpowiedź. Oczywiście, że Haruhi prędzej czy później sobie zda, że lubi naszego bohatera, a bohater zda sobie sprawę, że lubi naszą bohaterkę. Proste. Przez te 18 tomów po prostu czytamy ich zwariowane historie. Na początku mamy ich, tak jak powiedziałem, dziwne pomysły. On się nazywa Tamaki? Tamaki? Tak. Dziwne, zwariowane pomysły Tamaki, jak wkręca w nią Haruhi. Później mamy jakieś zwariowane przygody tej dwójki, jego, tej dwójki. I tak jakoś leci przez połowę serii. Później coś się między nimi klaruje. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, chyba idą do kolejnej klasy. No i tak przelatuje to przez... I tak to leci, moi drodzy, przez 18 tomów. I tak jak mówiłem, komu można polecić tą serię?
Oczywiście. Ona jest skierowana do dziewczyn, więc... Więc no, polecam ją dziewczynom. Jeżeli ktoś, komuś, kiedykolwiek podobała się Czarodziejka z Księżyca, w ciemno można kupić Aurat. Ja, tak jak powiedziałem, mi się Czarodziejka z Księżyca podobała dawno temu, ponieważ to był tytuł, od którego nie było wyborów w Polsce dawno temu. To był jedyny tytuł, który był pierwszy, jaki tytuł wyszedł w Polsce. Jeżeli cokolwiek się chciało kupić, to trzeba było zamawiać, nie pamiętam w jakim sklepie, sprowadzać przez Niemcy albo z Francji po francusku mangi. Moim tytułem chyba to był Battle Angel Alita i Ranma, sprowadzony po francusku, jakby to było jeszcze po angielsku. Ale nie, to było po francusku. A w Polsce to była Czarodziejka z Księżyca. Dlatego mówię, to był mój pierwszy tytuł po polsku. Dziś bym nie kupił Czarodziejki. Całkowicie nie moje te. Ale to, ten tytuł, nawet mi się spodobał. Kupiłem jeden tomik i jakoś tak poleciało. Całkiem śmieszny humor. Więc mężczyźni mogą się chichrać, mogą sobie śmiać. Jeżeli lubią jakiś taki sfiksowany humor, zapewne, jak to się mówi, dla prawdziwych mężczyzn z brodą, z siekierą, pijących piwo jak krasnoludy, to nie jest to tytuł. Ale dla kobiet Czarodziejka z Księżyca to jest 100 razy lepszy od Czarodziejki z Księżyca. Przynajmniej z mojego punktu widzenia. Służąca, jak on się nazywa? Tytuł podobny jest, kiedyś też wrzucę filmik. Przewodnicząca, służąca, też na tym jest poziomie, też jest śmieszna. Tylko moim zdaniem chyba lepsza jest, jeżeli mam powiedzieć, mam być szczery. Ogólnie to jest tytuł, tak jak już powiedziałem kilka razy, tylko nie mogę myśli zgarnąć. Dla dziewczyn. Kobiety też mogą sobie kupić, mogą sobie przeczytać spokojnie. Będzie im się podobać. Tak jak powiedziałem, ja mam dziwne poczucie humoru. Mi się podobało. Myślę, że jakieś 5%, może mniej, osobom, mężczyznom się spodoba. Jeżeli nie mają już czego czytać, jeżeli Batman im się znudził, jeżeli Punisher wszystkich wyciął, wskrzesili kolejnego bandziora, znów go zabił, wrócił, jak on się nazywał, Chip, czy jakaś część komputera, i mają, chcą odetchnąć od czegoś. Kupcie, pośmiejcie się, oddajcie siostrzenicy. No i tak, moi drodzy. Dzisiaj z tej strony właśnie będzie ten tytuł. Następnym razem coś może poważniejszego. Nie z serii dla dziewczyn chichrających się pod szkołą. I tak. To było na tyle. Do następnego.